Halo, halo, witajcie, pozdrawiam Was, no jak zwykle ze słonecznego Berlina. Ciągle jest piękna pogoda. Witam Was w siódmym chyba już odcinku naszych koronawirusowych warsztatów online. Słuchajcie, poznaliście już technikę mentalizacji, pojęcie mentalizacji, poznaliście sposoby oddychania jako wprowadzenia do takich technik mentalizacji, wizualizacji. Poznaliście także metodę wprowadzania w życie tak zwanego wewnętrznego doradcy i mam nadzieję, że wielu z Was już z tego korzystało i korzysta. Przepraszam, S-Bahn. No niestety. Niech przejedzie. No, teraz powinno być wszystko dobrze słychać. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was propozycję zupełnie innej techniki. Oczywiście jest to ciągle rozbudowywanie tego, co zaczęliśmy od pierwszego odcinka, tak? Ważne, żebyście się zapoznawali ze wszystkimi technikami, dlatego że to jest nabudowywanie, tak troszeczkę na zasadzie cebuli. Dokładamy coraz to więcej różnego rodzaju możliwości, aby w końcu, że tak powiem, blow your mind, czyli krótko mówiąc, rozhuśtać Wasz umysł do takiego stopnia, którego jeszcze nie doświadczyliście, żebyście mogli wyjść z tak zwanego pudełka, w którym no niestety, jako ludzie wychowani w europejskiej kulturze, zostaliśmy gdzieś zamknięci. Chodzi o uwolnienie naszego umysłu. Dzisiaj proponuję Wam taką metodę, albo raczej technikę, która pozwoli Wam nauczyć się pracować nad swoimi fobiami, strachami i różnego rodzaju oporami. Dobrze? Ważnym elementem tego wszystkiego będzie coś takiego, co po angielsku się nazywa benign attention, czyli taka życzliwa uwaga, i jest to coś, co jest związane z tą tak zwaną metakognicją, o której już rozmawialiśmy. Metakognicja to jest umiejętność obserwowania siebie samego, jakby z pozycji troszeczkę takiej zewnętrznej, czyli coś przeżywamy, ale nie wchodzimy w to przeżycie, lecz obserwujemy to przeżycie jakby troszkę z zewnątrz, tak? Obserwujemy swoje emocje. I ta właśnie technika, to ćwiczenie Wam dzisiaj w tym pomoże, abyście uzyskali taką właśnie umiejętność, która jest przede wszystkim przydatna przy rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. I na czym ona polega? Ja opowiem to oczywiście tylko w bardzo dużym skrócie, bo chodzi o to, żeby przejść do tak zwanego mięska. Dobra. Zaczynamy jak zwykle od tak zwanego oddechu integracyjnego, od tych kilku oddechów, które być może już u niektórych się zwiększyła ta ilość, tak? Liczymy oddech, skupiamy się na oddechu i skupiamy się na jakimś dodatkowym odczuciu, które pozwoli nam utrzymać uwagę, tak żeby nasze myśli nie uciekały. Odwołuję Was do poprzednich odcinków, dobra? Zapoznajcie się z tym tematem koniecznie. Zamykamy oczy, bierzemy kilka oddechów, liczymy te oddechy, zwracając jednocześnie uwagę na odczucia, jak przychodzi na przykład powietrze przez nasz nos, przez usta, w jaki sposób dociera na przykład do żołądka nie dociera, ale do przepony. Obserwujemy, tak? Uczymy się obserwować, no i liczymy. Tak długo, jak możemy, tak długo, jak potrafimy. Chodzi o to, żeby utrzymać pewien flow. Chodzi o to, żeby nie przesadzić, tak, nie stresować się, a jednocześnie, żeby to nie było nudne. Kiedy już to ćwiczenie wykonacie, ciągle z zamkniętymi oczami, poproście o to, żeby wasza podświadomość zabrała was do jakiegoś pięknego miejsca, okej? Pięknego, przyjemnego, przyjaznego miejsca i poproście, aby tam również pojawił się wasz doradca. Kiedy ten doradca się oczywiście pojawi, nawiążcie z nim jakiś dialog, przywitajcie się uprzejmie, miło, serdecznie. Pozwólcie sobie na krótką rozmowę z nim. I kiedy ta krótka rozmowa się odbędzie, poproście go o to, żeby wam towarzyszył w charakterze takiego asystenta albo nawet ochroniarza. I wtedy poproście waszą podświadomość, aby najpierw zabrała was do jeszcze piękniejszego miejsca. Spędźcie trochę czasu w tym miejscu. Obserwujcie je, opisujcie je, tak jak to robiliśmy w poprzednich technikach. I kiedy już troszeczkę w tym miejscu pobędziecie, poproście waszą podświadomość, aby zabrała was, uwaga, do nieprzyjemnego miejsca. Do jakiegoś nie bardzo nieprzyjemnego, ale po prostu nieprzyjemnego miejsca, które się z czymś nieprzyjemnie kojarzy. I tu będzie właśnie ważna ta specyficzna uwaga, specyficzna forma uwagi, benign attention, czyli taka życzliwa uwaga. To jest, wiecie, takie fajne porównanie, ktoś kiedyś powiedział, jak macie małe dziecko, które rozrabia, tak? Ono, nie wiem, tam wyrywa kable z waszego ulubionego magnetofonu, ale to jest wasze kochane dziecko
i patrzycie na to dziecko po prostu jednak mimo wszystko z pewną życzliwością, tak? Bo jest to dziecko. Wasza podświadomość to jest też to wasze dziecko, tak? To, co się dzieje w waszym umyśle, to jest też to wasze dziecko. Po prostu obserwujcie to, co się dzieje. Być może pojawią się nieprzyjemne odczucia. Teraz ważnym elementem w tym wszystkim, kiedy one się pokażą, te uczucia, odczucia, obrazy, mentalizacje, w jakiejkolwiek formie one się nie pojawią, pamiętajcie, że jest to świat tylko i wyłącznie waszej podświadomości i wyobraźni. Nie wchodźcie w to, że tak powiem, emocjonalnie, nie wchodźcie, nie poddawajcie się tym emocjom, po prostu nie walczcie z nimi, nie szarpcie się z nimi, nie próbujcie ich rozwiązać, tylko przez jakiś czas po prostu z nimi pobądźcie w tym tak zwanym nieprzyjemnym miejscu, dobrze? Pobądźcie z nim. Jest takie fajne określenie w języku angielskim sit with that, czyli krótko mówiąc, siadacie tak jak przed telewizorem i obserwujecie, oglądacie. Pooglądajcie, popatrzcie, przyjrzyjcie się. Na razie nie wchodźcie w żadne specjalne interakcje. Chodzi tylko o to, żeby utrzymać ten poziom właśnie takiego, tej metakognicji, tej obserwacji tego, co się dzieje. I kiedy już tak pobądziecie, pobędziecie przez parę minut w tej takiej mentalizacji, w tym takim niby nieprzyjemnym miejscu, poproście waszą podświadomość. Pamiętajcie, że cały czas koło was jest wasz wewnętrzny doradca. Poproście waszą podświadomość, tudzież doradcę, aby zabrał was z powrotem do pięknego miejsca, w którym będziecie mogli z nim, z tym doradcą, o tym temacie porozmawiać, o tym, co przeżyliście. Kiedy już wrócicie z tym doradcą do takiego pięknego miejsca, usiądźcie sobie gdzieś miło, przyjemnie i wygodnie i podejmijcie dyskusję na temat tego, co doświadczyliście. Podejmijcie dyskusję na temat tego, co widzieliście. To jest tylko początek, że podejmijcie tę dyskusję, porozmawiajcie. Kiedy ta rozmowa się już odbędzie, pamiętajcie, żeby koniecznie podziękować waszemu doradcy za asystę. I teraz dokładamy taki element podarunku. Ja myślę, że już ten element już znacie. Pamiętajcie, że przy pożegnaniu zawsze obdarowujemy się prezentami. Wasza podświadomość podsunie, jaki jest najlepszy prezent dla waszego doradcy i wasza podświadomość również podsunie, jaki prezent wasz doradca wam wręczy. Wymieńcie się tak zwanymi podarunkami. Nie planujcie ich, pozwólcie im zaistnieć. Kiedy już załatwicie sprawę pożegnania, podziękowania i podarunków, pozostańcie w takim spokoju i zróbcie tych parę integracyjnych oddechów, skanując całe swoje ciało, dobrze? Skanując całe swoje ciało, zwracając uwagę na doświadczenia z głowy, szyi, barków, rąk, pleców, nóg. Sprawdźcie, czy całe ciało jest na miejscu. I pobądźcie w tym stanie po prostu oddychając. Tylko i wyłącznie już na końcu obserwując swój oddech. I bardzo jestem ciekaw waszych opinii, waszych doświadczeń i pytań przede wszystkim, bo na pewno pytania będą się pojawiać. Jeśli pytania się nie pojawiają, to znaczy, że mam do czynienia z osobą, która takich technik nie zastosowała. Jeśli pytania się pojawią, to znaczy, że próbowaliście, bo one muszą się pojawiać. Także słuchajcie, życzę wam wszystkiego najlepszego, życzę wam miłej zabawy. Pamiętajcie, że to jest odkrywanie waszego umysłu i przede wszystkim jesteśmy już w tej chwili na etapie transformacyjnym. Nauczycie się w ten sposób, krok po kroku, radzenia sobie ze swoimi oporami, radzenia sobie ze swoimi strachami, fobiami, poprzez uzyskanie właśnie tej umiejętności metakognicji, obserwacji, bez wchodzenia w interakcję taką, czy wchodzenia, jakby wkręcania się w temat, dobrze? Staram się wytłumaczyć to, wiecie, w taki zupełnie, maksymalnie prosty sposób. Tu chodzi o to, żebyśmy obserwowali swoje uczucia bez względu na te, jakie one są, ale nie poddawali się tej myśli, że te uczucia nas zniszczą, bądź te uczucia nas, powiedzmy, pokierują w jakimś tam innym kierunku, tylko po prostu je obserwujemy. Aha, jestem w tym obrazie, w tej mentalizacji, jestem wnerwiony, zaniepokojony. Dobrze, jestem zaniepokojony. Okej, obserwuję to uczucie, pozwalam mu być i obserwuję je. W ten sposób uczę się obserwacji samego siebie, w ten sposób uczę się obserwacji swojego umysłu. Także życzę wam miłej zabawy. Odzywajcie się. Będziemy kontynuować te nasze odcinki. Mam nadzieję, że wielu z was to pomoże. Jestem przekonany o tym, ale to warunkiem jest no to, że po prostu to trzeba robić. Słuchajcie,
Pamiętajcie, jeśli oglądacie to na Facebooku, koniecznie zostawcie komentarz, bo to jest potrzebne dla algorytmów facebookowych. Koniecznie zostawcie jakiegoś lajka, szarujcie albo udostępniajcie to wideo w granicach możliwości. A jeśli jesteście na YouTubie, to pamiętajcie o tak zwanej łapce, subskrypcji i komentarzu. Dobrze? To jest ważne, czy tego chcemy, czy nie. Tak, niestety świat został już w tej chwili skonstruowany i tak to funkcjonuje. Pozdrawiam Was jeszcze raz, kochani, z Berlina. Trzymajcie się cieplutko, zdrowo. Pamiętajcie, że myślę o Was cały czas i będę dostarczał Wam wiele wspaniałych takich kąsków, które uwolnią Wasze umysły, uwolnią Waszą kreatywność, uwolnią Was od negatywnych emocji. Dobra? Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa, pa. Na razie. Cześć.